Adam Głogowski z Gdyni zwyciężył tegoroczny siódmy już ostrucki półmaraton Świętego Jerzego. Bardzo wymagającą trasę pokonał w niewiele ponad godzinę i 11 minut. Wśród pań jako pierwsza minęła metę Małgorzata Tuwalska ze Sztumu. Najlepszym ostrudzianinem był Paweł Tarasiuk, który podobnie jak rok temu zajął drugie miejsce. Drugi rok pod rząd, drugi, tak więc mam nadzieję, że za rok będzie do 3 razy sztuka i uda się wygrać na własnej ziemi tutaj w Ostródzie. Sukcesem jest to, że skończyłem, bo po swoich ostatnich problemach zdrowotnych wróciłem do biegania po takiej dosyć sporej przerwie. Pogoda do biegania jest zawsze. No dzisiaj nie była za bardzo sprzyjająca. Ten upał, który dzisiaj towarzyszy nam biegaczom, oczywiście kibicom jak najbardziej pasuje. No ale do biegania niestety optymalne warunki to jest takie 80 stopni, które powinno być. Dzisiaj jest około 30. Za to piękne słońce, piękne widoki, piękna Ostróda. Nic tylko się cieszyć. Ostrucki półmaraton to jedna z największych biegowych imprez na Warmii i Mazurach. W tym roku wystartowało prawie 400 osób. Mamy 120 różnych miejscowości i Zakopane, i Częstochowa, i te Olsztyny, i te wszystkie nasze tutaj lokalne sprawy. Bardzo dużo małych miejscowości, no 120 różnych nazw miejscowości. Także mi się wydaje, że jednak coraz bardziej gdzieś tam nas czytają, nas wiedzą o nas i chyba chcą u nas biegać. Bieganie to ostatnio najpopularniejsza forma aktywnego spędzania czasu. Ostrudzianie coraz częściej zamieniają siedzenie w domu na trukt po leśnych ścieżkach. Nastała moda na bieganie, na zdrowy styl życia i to mnie bardzo cieszy, bo sięgając do historii sprzed 20-30 lat, gdzie byłem pionierem biegania, to wszyscy się dziwili, o co takiemu człowiekowi latającemu po tych lasach i po drogach chodzi. No i doczekałem się tego dnia, że chociaż tak jakby dzisiaj, że ponad około 400 uczestników biegnie przez Ostrudę półmaraton, który nosi imię Świętego Jerzego. Siódma edycja ostruckiego półmaratonu przeszła już do historii, a organizatorzy zabierają się do planowania kolejnej edycji. O tym, czy za rok przekroczona zostanie magiczna liczba 500 biegaczy, przekonamy się w czerwcu 2019 roku.